Nie udało się nam dzisiaj ustalić, kto odpowiada za porządek, a właściwie jego brak na jednej z posesji przy ulicy Noniewicza. To, co zarejestrowaliśmy tam dziś naszą kamerą, po prostu szokuje. Jak nas dziś poinformowali napotkani tam mężczyźni, totalny brud i sterty śmieci od miesięcy walają się w okolicach bloku przy ulicy Noniewicza 52 i znajdujących się tam garaży. Czasem ktoś się tu pojawia, ale raczej udaje, że sprząta, mówią napotkani panowie. Nie tylko wokół kontenerów i na dojazdówce do garaży jest ohydny brud. Znacznie bardziej szokującego odkrycia dokonaliśmy za garażami. Według napotkanych w tym miejscu osób, nikt nie poczuwa się do obowiązku posprzątania tego terenu. Jedni odsyłają do drugich, a hałdy śmieci rosną. Potem roznosi je wiatr, skarżyli się nam okoliczni mieszkańcy. Teren, szczególnie za garażami, polecamy uwadze Straży Miejskiej, bo jak tak dalej pójdzie, to Suwałki zyskają nową wylęgarnię gryzoni i robactwa.